Jak dopasować ideę szafy kapsułowej do swojego typu urody? Czy szafa kapsułowa powinna mieć tylko te neutralne, bazowe kolory, czy można trochę poszaleć? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik, w którym odpowiem na te pytania. Temat szafy kapsułowej to ciągnie się za mną przez ostatnie 2 miesiące, bo tyle pracowałam nad kursem online Stwórz szafę marzeń i właściwie pakietu całego Szafa Idealna, który właśnie pomaga stworzyć sobie samodzielnie, bez pomocy stylistki, a przynajmniej bez osobistego wsparcia stylistki, właśnie szafę kapsułową, albo jeżeli szafa kapsułowa Ci nie odpowiada, szafę koncepcyjną. I tutaj postanowiłam podzielić się jednym z tematów z tego kursu tutaj na moim blogu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o samym kursie, to zapraszam na www.szafaidealna.pl, link oczywiście aktywny wrzucę do opisu tego wideo. Mianowicie postanowiłam podzielić się zakresem takim kolorystycznym szafy kapsułowej, ponieważ szafa kapsułowa to zazwyczaj pokazywana jest jako ta dosyć taka bazowa, neutralna kolorystycznie. Używamy tam kolorów uniwersalnych, aby uzyskać jak najwięcej połączeń. No i powiedzmy, że chcesz dążyć do takiej szafy minimalistycznej, może niekoniecznie tak bardzo ograniczonej ilościowo, ale jednak chcesz minimalizować zawartość ciuchów w swojej szafie. No i myślisz sobie, ok, odkryłam swój typ urody, znam swój typ urody, obojętnie czy jest to w 12 typach urody, czy w 4 typach urody, czy w 16 typach urody, nie ma to najmniejszego znaczenia. Odkryłaś swój typ urody, no jak to teraz połączyć te dwie rzeczy? Czy można zrobić kolorową szafę kapsułową, czy ona zawsze powinna opierać się o te kolory bazowe, czyli biele, szarości, beże, czerń, granat, ewentualnie odcienie brązu? Znasz swój typ urody i nie wiesz, jak to się ma do kapsuły? No to zaraz Ci odpowiem. Natomiast jeżeli nie znasz swojego typu urody, to tutaj zaproszę Cię na specjalne wydarzenie. Wydarzenie, które odbędzie się w pierwszej połowie września, a mianowicie na wyzwanie. Wyzwanie, które pomoże Ci samodzielnie w domu, a samodzielnie, a może z koleżankami, z mamą, z siostrą, z kuzynką, obojętnie, odkryć swoje kolory. Wyzwanie, które pomoże Ci w oparciu o system 12 typów urody znaleźć te kolory, które najlepiej dla Ciebie pasują. Startujemy już na początku września. Link do zapisów na to wyzwanie również wrzucam w opis do tego wideo. No ale wracamy do naszego dzisiejszego tematu i zakładamy, że znasz swój typ urody i chcesz połączyć go z szafą kapsułową. Oczywiście można by było powiedzieć, że typ urody i jego paleta zawsze zawiera coś, co można nazwać bazą ubraniową, czyli takie kolory, które są w miarę spokojne, które właśnie gdzieś tam będą nawiązywały do tych kolorów uniwersalnych. Oczywiście większość z nas może nosić jakieś odcienie bieli, jakieś odcienie szarości. Wiele kobiet może nie w dużych ilościach, ale może stosować czerń w jakichś takich elementach typu spodnie, buty, torebka, niekoniecznie na dużej powierzchni. Z beżami różnie bywa, granat też większość osób dobrze przyjmuje. Natomiast nasz typ urody zawsze posiada bazę kolorystyczną. Jest to taka jasna baza kolorystyczna i ciemniejsza baza kolorystyczna. I oczywiście jasne typy urody, czyli można powiedzieć wszystkie lata, wszystkie wiosny będą posiadały troszkę więcej tych kolorów jasnych, bazowych, bo generalnie lepiej prezentują się w tych właśnie o jasnym walorze kolorach. Natomiast ciemne typy urody, czyli generalnie jesienie i zimy, będą posiadały więcej bazy ubraniowej w kolorach ciemnych. I teraz właśnie powinnaś wysupłać z wyniku swojej analizy kolorystycznej te kolory, które najlepiej pasują do Twojego typu urody, jasne i ciemne, ale takie w miarę stonowane. Będziesz właśnie szukała ich tak naprawdę we wszystkich kolorach, niekoniecznie tylko w tych bazowych, i będziesz wypisywała. I co mam na myśli? Mam na myśli, że jeżeli oczywiście patrzymy sobie na niebieskości, to na pewno te odcienie, które można nazwać w okolicy jeansowych, denimowych, granatów, będą ciemniejsze, bazowe. Natomiast te pastelowe, delikatniejsze, rozbielone będą uznawane za jasną bazę ubraniową. Gdy pójdziemy sobie na przykład do czerwieni, no to do czerwieni oczywiście wszystkie odcienie bordo, wina, wiśni, takiego burgundu mogą nadawać się do kolorów ciemnych, bazowych. Natomiast jasna czerwień, czyli tak naprawdę
W teorii analizy kolorystycznej można by było powiedzieć jasny róż, bo dla teoretyków analizy kolorystycznej magenta jest czerwienią, pomimo tego, że my ją interpretujemy i nazywamy różem. Więc jasne róże, pastelowe róże będą takie baby pink, można by było powiedzieć, takie lekkie lodowe róże, będą jaśniejszą bazą ubraniową, ale też w różowym na pewno można powiedzieć wszystkie pudrowe róże, czyli czy takie cieliste róże, odcienie, które są beżowo-różowe, no, jak najbardziej będą się nadawały do bazy ubraniowej. Idąc dalej, gdy mamy do czynienia z fioletem, to na pewno kolory typu na przykład oberżyna, czy też bakłażan, jakieś ciemne śliwki, winogrona, aronia, to będą takie odcienie, może morwa jeszcze, które jak najbardziej będą nadawały się na ciemną bazę ubraniową, natomiast wszystko, co jest takie lila róż, bez, jasna orchidea, jasna lawenda, jak najbardziej będą nadawały się na jasną bazę ubraniową. Kolejno można powiedzieć, że mamy do czynienia z zieleniami. Zielenie, oczywiście wszystkie te miętowo, pistacjowo, aloesowe, delikatne odcienie zieleni będą nadawały się na jasną bazę ubraniową, natomiast te ciemne typu butelka, jakieś świerkowe, leśne, zgniłe, militarne będą mogły być ciemną bazą ubraniową. Idąc dalej, pomarańcze. Pomarańcze bardzo jaśniutkie, takie delikatne brzoskwinki, delikatne morelki, jakieś bardzo jasne, łososiowe róże będą, nie róże, tylko przepraszam, pomarańcze, czy nawet takie cielisto-pomarańczowe, czyli pomarańczo-beżowe, będą nadawały się na jasną bazę ubraniową. Natomiast tutaj mogę pójść w takim bardzo, bardzo dużym skrócie myślowym i powiedzieć, że wszystkie kolory, które będą ciemno-pomarańczowe, ale prawie takie brązowe i w ogóle tutaj możemy rozszerzyć tę grupę o brązy, czekolady, ciemna czekolada, kawa, brunatny. To będą takie kolory, które będą nadawały się na ciemną bazę ubraniową. I tutaj od razu można powiedzieć też, że oczywiście beż, jak już jesteśmy przy brązie, to wszystkie odcienie beżu będą nadawały się na jasną bazę ubraniową. Jeżeli chodzi o żółty, no to tutaj z żółtym i z bazą ubraniową jest dosyć trudno, ponieważ żółty, no po pierwsze nie ma ciemnych odcieni, na tyle ciemnych, żeby można je uznać za bazowe, a z jasnymi no oczywiście, jakieś delikatne cytrynowe, jakieś bardzo delikatne takie powiedzmy kremy jajeczne, kremy bananowe, marcepanowa żółć, czyli wszystko bardzo, bardzo, bardzo jaśniutko, że tej żółci jest tak bardzo mało, więcej tam jest jakby tego jasnego waloru, czyli to, co my widzimy jako biel, rozbielenie, to jak najbardziej może nadać się na jaśniejszą bazę ubraniową. No i oczywiście biele, jasne szarości, to jest to, co nazywamy jasną bazą ubraniową, ciemne szarości, czerń, uznajemy za ciemną bazę ubraniową. Także można powiedzieć, że w Twoim typie urody zawsze jest tak, że mamy jakąś jasną, jakąś ciemną bazę ubraniową. Czyli jasne to, co jest rozbielone o jasnym walorze, a to, co jest dużym dodatkiem czerni, jest uznawane za ciemną bazę ubraniową. I teraz można by było powiedzieć tak, że jeżeli chcesz mieć szafę kapsułową, to oczywiście opieraj się o biele, szarości, czernie, granat, brązoberze, jak najbardziej. I później wybierz sobie coś, co będzie dodatkowym, jasnym kolorem z Twoich kolorów. Czyli na przykład powiedzmy, że jesteś typem urody, który ma w swojej jasnej bazie na przykład jakieś pistacjowe, albo miętowe, albo ten baby blue, to sobie go dorzuć jako jeden. Dorzuć sobie jakiś jeden kolor z ciemnych, czyli na przykład ciemną butelkę, albo bordo. I to zastosuj jako dodatkowy drugi kolor do szafy kapsułowej. I będzie dalej tak, że będzie dosyć bazowo. Mamy te 5 kolorów podstawowych, znaczy podstawowych, w sensie neutralnych, uniwersalnych. Mamy jeden z Twojej jasnej bazy ubraniowej, jeden z Twojej ciemnej bazy ubraniowej. No i ja bym jeszcze dorzuciła, żeby było ciekawiej, dorzuciłabym jakiś jeden taki kolor wow. Taki kolor wow, który będzie, może to być na przykład jakaś soczysta czerwień, która będzie kolorem takim uzupełniającym, gdzie od czasu do czasu on się pojawi. I przygotowałam dla Ciebie taki pokazowy jeden przykład, gdzie mamy bazę, gdzie mamy czerwień, tą właśnie taką żywszą, taką mocno, mocniej nasyconą i mamy butelkową zieleń jako przykłady, no, jak można tę szafę kapsułową zrobić. Nie pokażę ich tutaj, pokażę je na blogu, w którym znajdzie się to wideo, czyli ten wpis z tym
filmem i tam również będą te grafiki. Także jeżeli interesują Cię te grafiki, zapraszam Cię na mojego bloga. Link do tego bloga oczywiście jest również pod tym wideo, także możesz od razu sobie tam wskoczyć. Pamiętaj oczywiście o tym, że no, trzeba założyć w jakich ilościach ten taki mocniejszy kolor, w moim przypadku tego przykładu będzie to ta czerwień, w jakich ilościach można ten kolor stosować. No w takim jak chcesz. Możesz mieć czerwone buty, możesz mieć czerwony pasek do spodni, ale przecież możesz mieć czerwone spodnie, możesz mieć marynarkę, możesz mieć bluzkę, cokolwiek, co pozwala jakby Tobie czuć się dobrze z ilością tego koloru w Twoich zestawieniach, bo to ma być właśnie ten kolor taki wow, taki coś mocnego, taki kolor wyróżniający, trochę urozmaicający właśnie tę Twoją szafę kapsułową. Należy kombinować, należy bardzo dużo kombinować, sprawdź, tak jak mówię, pod tym wideo jest link do bloga, tam możesz sobie zerknąć. Także mam nadzieję, że ta idea, kolory bazowe plus jeden z jasnej bazy ubraniowej, jeden z ciemnej bazy ubraniowej, jeden z kolorów wow, z takich wyróżniających kolorów, czyli dodajesz trzy kolory ze swojego typu urody, no, wzbogaci tę Twoją szafę kapsułową. Czy można więcej? Oczywiście, że można więcej, ale szłabym raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie. Także podsumowując, zerknij na bloga, tam zobaczysz konkretny przykład. No i oczywiście zapisz się na wyzwanie, jeżeli nie znasz jeszcze swojego typu urody. Do zobaczenia następnym razem. Za tydzień też będzie o typach urody, ale już trochę z innej beczki, czyli ile kolorów mogę nosić tak naprawdę ze swojego typu urody. Czy wszystkie, czy tylko część, jak tę część ustalić. Także do zobaczenia za tydzień.